Cześć, nazywam się Adrian Kostrzemski, a obok mnie ponownie siedzi Wiktor Tas-Wojtas. Witam wszystkich serdecznie. Witamy ponownie w igraniu z Tazem. Dziś pokażemy Wam, jak skonfigurować Wasze komputery wyposażone w karty graficzne GeForce tak, by legitymowały się jak największą wydajnością w Waszych ulubionych tytułach. Tak, i tutaj od razu musimy na wstępie zacząć od ustawień graficznych. Natomiast chcę, żebyście pamiętali o tym, że na tym laptopie mamy zainstalowanego Windowsa 8, mamy najnowsze sterowniki do NVIDII, do GeForce'a i dlatego to, co Wam powiem, będzie w dużym skrócie taką pigułką najważniejszych informacji. Dlatego przejdziemy szybko do ustawień 3D. No i tutaj właściwie trzy ustawienia, które są dla mnie podstawą. Musimy mieć wyłączoną synchronizację pionową. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jakość tekstur zawsze dajemy na wysoką wydajność i właściwie to są podstawy, natomiast potrójne buforowanie to jest trzecia rzecz, które też zazwyczaj chcemy wyłączać. Przechodzimy do następnego punktu, którym są kolory. Kolory są niesamowicie ważne w Counter-Strike'u Global Offensive. Ja kiedy grałem w CSa 1.6 przykładałem większą, większą uwagę przykładałem do jasności, do bawienia się kolorami, jeżeli chodzi punkty ciemniejsze, jaśniejsze, natomiast tutaj najlepiej, żeby ta gra była bardzo kolorowa. Dlatego cyfrowa poświata dajemy na maksa i w tym momencie jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść do gry i sprawdzić, jak możemy jeszcze lepiej tą grę sobie odpimpować w środku. Czy poświata cyfrowa ma jakiś realny wpływ na Twoją grę? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim sprawia, że kolory są bardziej wyraziste. Widzimy postacie lepiej, widzimy efekty w dużo ładniejszej barwie i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą nie docenialiśmy po prostu. I teraz jest to podstawa, którą polecam, żeby każdy sobie próbował zmienić i chociaż spróbował zagrać z tymi kolorami i same takie swoje własne odczucia w związku z tym kierował. Teraz przejdźmy może do ustawień klawiatury i myszki. I tutaj też to są moje własne predyspozycje, więc róbcie jak uważacie, ale tutaj widzę, że odwróć osi. Oczywiście, że nie chcemy mieć odwróconych osi. Tryb kucnięcia, przytrzymaj, to zostawiamy standardowo, nie zmieniamy tego. Tryb chodzenia również. Czułość myszy, ja osobiście gram na Sensitivity 2, natomiast to już każdy gracz, w zależności od tego, jaki stosuje uchwyt myszki, ale o tym porozmawiamy w następnym odcinku również. Czułość, myszy to mówiłem, czułość przybliżenia, czyli zooma przy snajperce. Tutaj też ja zostawiam zawsze jedynkę. Bezpośredni odczyt włączony. To jest komenda, która jest bardzo ważna, o której chciałem, żebyście wszyscy pamiętali. Ona powoduje wyłączenie dodatkowej akceleracji myszki. Jeżeli mamy mieć jeszcze jakąś akcelerację, ta komenda została wbudowana specjalnie przez Valve po to, żebyśmy nie musieli ściągać różnego rodzaju programów i mogli sobie spokojnie z poziomu gry to zmienić. Wartość przyspieszenia tutaj nic nie zmieniamy, nie mamy akceleracji, widok ekwipunku. Tutaj nie będę Wam pokazywał, albo pokażę Wam, jak ja mam to ustawione, jeżeli chodzi o sterowanie. Hud na shifcie, skok mam pod dwoma przyciskami, pod mouse 2 oraz pod rolką w górę. Kucanie mam na spacji. Dodatkowa funkcja broni na X-ie, z tego zawsze się ze mnie śmieją, że na różnych rundach nożowych próbuję z X-a kogoś zaatakować, ale powiem Wam, że bardzo mi to nie przeszkadza. Następnie mamy wybierz poprzednią broń, wybierz nazewną broń. Ja osobiście wolę tutaj skasować przyciski, bo zawsze jest to rolka w górę bądź w dół i nie chcemy przez przypadek, żeby nam się to przełączyło w jakimś wirze walki. Ustawienia. Używanie broni, tutaj mamy w Q, chcemy to zmienić za momencik, wyrzucenie broni G, użycie, czyli use, dajemy control. Podstawowe meldunki radiowe, ja zawsze to mam niestety skasowane, w związku z tym, że używam na X-ie mojego cudownego noża. Broń podstawowa i tutaj ja mam R i Q. Chcę mieć jak najbliżej te dwa przyciski, tak żeby móc szybko zmienić na pistolet bądź na
karabin. Jedyny granat, który ja mam zbindowany, to jest flash. Zawsze uważam, że mam dwa flashy, warto je mieć zbindowany pod jednym klawiszem i móc je szybko złapać. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia w grze. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć rozgrywkę. A jak ta rozgrywka będzie wyglądała po tych wszystkich ustawieniach, które wam zaprezentował właśnie Wiktor, przekonacie się w następnym odcinku.